Cześć, dzisiaj jest sobota, taki bardzo fajny dzień domowy. Troszeczkę rzeczy zrobiłam. Dzisiaj spotkałam się z jedną z naszych dziewczyn, bo akurat nasze drogi zbiegły się koło szkoły, dawnej szkoły mojego syna, a szkoły jej dzieci teraz, bo ona ma dzieci dużo młodsze od mojego syna. I tym samym przypomniałam sobie te wszystkie fajne klimaty, te fajne miejsca. Byłyśmy na krótkim spacerze w okolicy szkoły, naprzeciw szkoły. Także bardzo mile wspominam szkołę Jean Ventoux na Woluwe i mieszkałam tam niedaleko. Nasze najpiękniejsze wspomnienia, kiedy Kuba był mały, kiedy chodził właśnie tam do szkoły i belgijskiej, i polskiej, bo te szkoły mieszczą się w tym samym budynku, to znaczy chyba polska szkoła, ambasada wynajmuje od szkoły belgijskiej na weekendy te budynki, żeby mogłyby się tam odbywać lekcje polskich dzieci. Także kupa wspomnień powróciła. No cóż jeszcze, moi chłopcy dzisiaj pracowali w ogrodzie, podczas gdy ja tam troszeczkę się ruszałam po mieście. Mnóstwo rzeczy nie zrobiłam, jak zwykle kłania się planowanie. Miałam wpaść do Małgosi, miałam rozwieźć dziewczynom kalendarze, bo wczoraj miałyśmy na Zoomie takie super spotkanie z Niką dotyczące planowania na przyszły rok. No i takie gadżety chciałam im rozwieźć, ale po prostu dzień się okazał za krótki, będę podrzucała sukcesywnie te wszystkie rzeczy. Wróciłam, a tu chłopaki kończą sprzątać ogród przed zimą. Jeszcze pozostał ostatni krzak pomidorów i wyobraźcie sobie, że ciągle jeszcze znajduję te pomidorki zielone, które dojrzewają później u nas na oknie. Są przepyszne. A szkoda, że nie zachowałam tej torebki, na której było napisane, jaka to jest odmiana, bo na pewno nie będę pamiętała za rok, jaki to gatunek tak nam się udał szczególnie. Wiecie co, strasznie się wkurzyłam dzisiaj, ponieważ chciałam kupić światełka, chciałam kupić kilka bombek. Okazało się, że zaaresztowali Boże Narodzenie. Sorry, wszystko rozumiem, każda argumentacja do mnie trafia, ale co ma zakup bombek do COVID-a, kiedy inne rzeczy w tym samym sklepie można kupić, natomiast bombki wszystkie są taśmą czerwoną, jak przestępcy gdzieś zaaresztowani i odgrodzeni od świata. Zrobiło mi się smutno, bo już takie sygnały słyszałam wcześniej. Ludzie są bardzo zmęczeni, bardzo tęsknią za Bożym Narodzeniem. Widzę to, kiedy chodzę wieczorami z Tośkiem, że dużo wcześniej niż w ubiegłym roku pojawiły się u ludzi ozdoby, pięknie przybrane domy. Już teraz, a w wielu, wielu, wielu domach ubrane są już choinki. Po prostu ludzie tęsknią za normalnością. Pewnych rzeczy nie da się zamknąć, nie da się po prostu tego zagonić do podziemia. Im bardziej tego się zabrania, to ludzie tym bardziej są przekorni. Ja już pamiętam takie okresy w Brukseli, kiedy zabraniano ubierania choinek, ponieważ one naruszały dobra czy raniły uczucia innych wyznawców innych religii. Natomiast to się też nie przyjęło, to jest olbrzymia tradycja, nawet niewierzący tutaj przecież ubierają świąteczne drzewka, choinki i tą tradycję podtrzymują i myślę, że tak będzie teraz też. Im bardziej się tego zabrania, to ludzie tym bardziej będą chcieli tego i będą tego pragnęli i będą po prostu omijali te zakazy. Ja też już zaczęłam troszeczkę ubierać moją choinkę i też zamówiłam różne ozdoby świąteczne u drobnych przedsiębiorców, u moich znajomych, dlatego, bo należy wspierać siebie nawzajem, nas nawzajem trzeba wspierać. Takie czasy nastały, że musimy sobie nawzajem pomagać. To już będzie na tyle, trzymajcie się ciepło, życzę Wam jutro miłej niedzieli, ja nie kręcę codziennie, nie opowiadam o całym swoim dniu, tylko tak wybiórczo, trochę tego, przypominam się, a czasami kręcę też dłuższe filmy, ale to już na inny temat zupełnie.